Hej, 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 z tej strony Kaspi i jak coś jest tutaj odcinek taki specjalny. No cóż, jako że odcinek specjalny, a w wodzie jest odcinek, nie odcinek tylko Halloween, to z tego powodu sobie pokażę, jak można sobie tutaj ogarnąć nawet w miarę dobry wynik. Chociaż jest to przegrane, ale jeden z lepszych wyników damage'a, jak widziałem taki. Bo jeden już mi się udało zrobić 14 tysięcy, a tutaj chyba jest 16 tysięcy, więc nawet spoko wynik. Więc no cóż. Co mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za to, że już 100 subskrypcji już mam. Co jest zawsze takim powodem, że do przodu zawsze ten pchnie się kanał. Tak ogólnie zastanawiałem się też taką chcicę mi się zrobiło jakby. Machcice, no ogólnie zachciałoby mi się trochę grać w Mountain Blade Warband i myślałem, czy na przykład nie jakiegoś Floris Moda, coś takiego. Jeżeli ktoś by jakieś miał propozycje, to niech napisze w komentarzach, może coś sobie zobaczę. Jeżeli to by był na tyle dość intrygujący mod, to wtedy bym sobie wziął i coś nagrał go zamiast na tym Florisie, więc zawsze to coś. I ogólnie, jeżeli ktoś chce, to niech jeszcze jakieś tam pytania, takie ogólne, może odpowiem nie na wszystkie, ale tam na część pytań odpowiem. I co, jeszcze raz dzięki za 100 subskrypcji. No cóż, to nagrywam chyba, jest to nagrywane w sobotę, więc jutro, czyli w niedzielę pewnie będę to wrzucał na YouTube'a, bo jeszcze mam teraz biorę sobie teraz, jeszcze nagrywam już odcinki w zapasie, bo mam dosyć dużo wolnego czasu w porównaniu do ostatnich dni, więc przygotowuję sobie jeszcze jakieś serie. Więc no cóż, trzymajcie się i w następnych seriach, które będą na pewno bardzo intrygujące. A teraz no cóż, zostało tylko podziwiać, jak mój wspaniały wynik jest już z 7, już mam 7000 damage'a, więc nawet w miarę. I jeszcze tutaj mówię, że jeszcze będzie więcej. No cóż, a co tutaj jeszcze widać? Już 3 typeczków umarło, chociaż powiem tak, bo to jest PvE, więc to jeszcze. Niby wydaje się to proste. Wydaje się. A łatwo można zginąć i tyle. No naprawdę, to jest takie nie za bardzo oczywiste. I jeżeli jakiś team jest trochę niezgrany, to można łatwo to przegrać. A nawet długo to trwa. Już 4 minutę, więc trochę już jest. Więcej niż średnia na mecz w wodzie normalnym. I co? O, już zostały tylko dwie już osoby. Ja jeszcze jakiś koleżka. No, chyba będzie on ze mną do końca tej bitwy. O, właśnie 10 killi już mamy. Chociaż trochę mam mało HP, więc to nie jest takie fajne. No ale widać już od razu, że jeszcze jeden jest Sługus i Lewiatan z całym prawie HP, 400 HP tylko stracił, więc
No, już będzie wiadome, że już na pewno nie uda mi się tego w tej grze wygrać, tej gry. No ale jeszcze mamy dużo work, taki duży worek HP jeszcze do wymęczenia. Śmiesznie te brzmią dźwięki. Szczególnie. O, 11 kili. Szczerze, to jest jeden z. Chyba najwięcej kili w grze, jaki w grze mi wyszło w ogóle. Ale tylko, że to jest event, to też inaczej się patrzy na takie coś. Już jest 11 tysięcy, a Lewiatan ma ponad 27 tysięcy, więc zawsze mogę jeszcze dużo HP jeszcze wyciągnąć z tego. Dobra, wiecie co, przyspieszmy to. Lewiatan już jest 3 czwarte drogi, a jeszcze nic praktycznie nie zjechaliśmy mu HP. Dobra, o, zaczynamy. O, i te. Powiem tak, jak coś, jak się jest na główny, jeżeli główną główna wieża się celuje, to polecam nie wychylać się, albo wychylać się, tak jak tutaj jakiś jest ciężki ostrzał, ciężka pozycja ostrzału, bo jeżeli jesteś na otwartej pozycji, możesz dostać wąga za 1000. Raz udało mi się dostać właśnie za 950 damage'a z górnego działa, więc nie, to jest masakra. No. Jak coś, to też polecam bardziej Frankena. O, właśnie dostałem za 919, więc prawie rekordowy damage wyszedł. Jeszcze nie dość, byłem praktycznie tylko leciutko wystawiony, więc to też nie fajne było, ale dobra. Jak coś, to jeszcze polecam bardziej tego Frankena, nie Steina. Stein taki szczególny nie jest. Może tak powiedzmy. Recursus. Penetracja perfekta. No i teraz jeszcze uda mi się te 2K damage'a dorobić sobie, bo jeszcze jest w miarę fajnej pozycji. Jakby było, jakby część osób jeszcze przeżyła i walczyła, to inaczej by to wyglądało, ale. No, 16 tysięcy damage'a. No, 16600, no 17 już chyba mi się nie uda dorobić, nie uda mi się, 16,7k damage'a na evencie, więc no cóż, no, chyba jest to intrygujący specjal, więc trzymajcie się, hej!